O proszę, jak nas ładnie wylicowała. Mam. Co my to... Znam tą mapę? Może znam, a nie pamiętam. Stara mapa, strasznie stara. Ale już tak pozmieniana, że... Prawie rok przerwy miałem, więc wiesz. Łojzu, jaki ja jestem mały przy tym gościu tu obok. Aha, dobra, chyba już wiem, co to za mapka. Bo to tu się rzadko spełniłem, zazwyczaj z drugiej strony. To pójdziem. To najlepiej ty prowadź. Wczoraj chwilę pograłem, ale... Zagrałem chyba ze 3 bitwy i wyszedłem, bo po prostu miałem takie nerwy, że... Czasami się nie da grać. No, czasami nie. Ale to tak jak w H1, nie? No. Czasem idzie, a czasem nie. No, jak się na luzie zagra, to idzie. No ale co widzisz... Z pizzą w ręku. Masz pizzę dzisiaj? No. Nie, nie. Nie, to nie gramy w H1. Ale tak jak mówiłem, ja wtedy nie zabiłem nikogo. No nie, nie. Wydawało mi się, że jednego zabiłeś tam przy końcu, a... Też potem oglądałem i... To ja dwóch porobiłem. Jednego na farcie kompletnie, a drugi... No tego, bo ja chyba go też trafiłem, a już nie pamiętam. Ja go tam dobiłem, nie? Potem, tego zza kamienia. Bo tego zza drzewa to ja w ogóle, ty mi mówiłeś, że ktoś jest i ja widziałem tego za drzewem, którego zabiłem, a to się okazało, że dwie inne osoby w ogóle są, nie? Aha. Ty nie znam tej mapy. No mówię ci, ona się tak zmieniła, że masz prawo nie poznać. Świetnie trafiłem. No ja też nie. Dobra, porobiony. Pięknie. O, jak dobry wam, jak dobry wam. Uważaj, tam po prawej od kogoś obrywałem mocno. Ja widziałem. Właśnie jakiś Japoniec stoi. O, właśnie mi zrobił nasz przyjaciel. Ale dostałem. Jarta chyba. No. A mi tu kolega zrobił osłonę. Mam dwa czołgi. O, dobra. Jeden. Pojechać po Artę. No. A fajny mam sprzęcior w chałupie. Jaki sprzęcior? Miernik z Sonela za 7500. To? Do czego to służy? Do pomiaru całej instalacji elektrycznej. To jest zarąbista rzecz. Uuu! Zarąbista rzecz, tylko ten. Droga. No i nie nasza, bo to jest z Tauronu wzięta. Pożyczona, że tak powiem.
Jak spierdziela. No bo zauważyła, że ja idę. Porobione. Uważaj, bo tu niszczyciel stoi za górką. Dwa niszczyciele. Widzę właśnie, ale stoję w takim miejscu, że nie mogę lufy na nich opuścić. No, mi niestety gąski skasowali, ja nie miałem tu żadnych zestawów naprawczych. Kurde, porobią mnie tu. Ładnie, cztery rozwalone. Ale nie dam rady sobie z tym Emilem. Chociaż już dwa razy się odbił ode mnie. A muszę sobie kiedyś spróbować to nagrać, bo mam 70 fpsów. 60 jak gram, bo nie mam żadnych tych. Nie wiem, jak się to nazywało. Aj, wiem, że mnie porobi. Szkoda. Modów nie masz? No, nie mam. Ta szkoda. Było to do wygrania. No, siódemki, spoko. O. Aha, dobra, wiem, która to jest mapka. To nie wiem, w którą stronę idziemy, w prawo? Czy w lewo? No właśnie nie wiem. Tak przydałoby się z drugiej linii pograć, pokampić gdzieś w braku i poobijać ich z daleka, bo... No bo oni tu na wprost, tak jest ten Silos, będą przyjeżdżać najczęściej i tam z prawej objeżdżać, z tego co wiem. No albo przez tą wyspę, nie? Jeszcze nie, no chodź tu gdzieś za te domki. Zobaczymy, co się dzieje. Kiedyś tu grałem jakimś właśnie niszczycielem, to se stanąłem tam na tych torach. Jeszcze dalej, tam gdzie te wagony się zaczynają. Cholera. No tam już widzę, drzewka się zwalają. O, mamy... jak mi. No jak kurde, tam ich nie dochyca. No, chowałem się za tą górką. Ale jak trochę podjadą do przodu, to może będzie bicie na nie. O, tego jednego tam widać u góry. Kurde. O matko, ręce mi się trzęsą. Ale mam cela dzisiaj. Dziomuś, ale... O, pięknie. Stanął se przede mną i ten. Z niego prawie dostałem. Końcu.
pięknie dobiłeś. Następny wyjeżdża. A, ładnie go na gąskę złapałem. Uciekaj! No co za skubaniec, no. I pozwolił się naprawić i uciec. Nie wiem, czy to jeszcze niszczyciel nie podjeżdża jakoś. Kurde, niszczyciel. Zasadzie wyjeżdża, to jeszcze lekki. Kurde. A, podpaliłem go. Spłoń, gnoju. A mnie Jackson rozwalił. Pomściłem cię. O kurde, ja tu sam zostałem. No pięknie. Dużo zostało temu te trzy... A dobra, widzę go. Dam radę. Oho, ale w dupsko wyrwałem teraz. Wyjeżdżaj zza tego domku, a nie się tam deskampił. Jeszcze dwóch ci pomaga niby. Są wycerowani w niego. Ale ja mam plecy. No masz taki typ 58. O, ale wyrwał. Chyba Arta go tam trafiła. Jadę po tego Chińczyka, bo go kurde już... Go skubałem, ale coś mi nie udało go wyskubać. O, jedzie do mnie. Come on, baby. Na górze masz jeszcze Arla. A ty widzisz pewnie. Gdzie jest ten Chińczyk? Gdzie był tu i... Dobra. Opanowane. Sytuacjone. Ja się mam do ciebie pytanie, jak myślisz filter tu jakiś montować? Nie, raczej nie, nie ten, nie słychać żebyś, no. Mam taki wiesz, subwoofera, tylko on jest dosyć duży. Czy go próbować jakoś montować, czy nie? Wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Znaczy musisz sprawdzić sobie ten... A, jeszcze artyleria została. Musisz sprawdzić sobie... odpalić Audacity i wiesz, pogadać do tego mikrofonu i potem popatrzeć na ten, na wiesz jak, na wykres, jak to wygląda, czy... Oż ty w mordę, schował się. No, popatrzeć na wykres, jak tam wyglądają takie, pogadać sobie, py, i wiesz. Muszę popatrzeć. No co za frajer! Ja go tak starana chciałem. No właśnie widziałem. Obawiam się, że straciłbym życie przy tym, no, ale co tam. Jej, taka pierwszej klasy. No tą mapę znam. Ale też się zmieniła przez ostatni rok.
Na środku kiedyś była woda i nie można było tam jeździć, a teraz można. A to tego nie kojarzę, żeby tu kiedykolwiek woda była. Była, była. Tu na środku, na G5, G6. No wiesz, że tam wąwozem dużo tym pomiędzy nie jeździłem, bo ja się albo od tyłu ich brałem. Tam raczej ciężkim czołgiem. W lewo, w góry. No można, bo w sumie to jest ten, na punkt jeden można. My tak musimy zespotować ich. Chyba wszyscy pojadą, bo strasznie dużo średnich czołgów jest. Jeden z moich pierwszych czołgów premium w tej grze. No proszę, ja nawet nie wiem skąd go mam. Musiałeś kupić, no. Ewentualnie kiedyś gdzieś tam, ale nie, jego nie dawali raczej nigdzie. Najmniej nie pamiętam, no żeby jakaś misja na niego była czy coś. Och, pika mi telefon i pika. Żeby załadować? Boż ty w życiu. Nie, na Facebooku chyba, wiesz, ktoś do mnie pisze. O, dostaję, dostaję. Te celność tego to zajebista. No. Jakiś taki frajer mnie tu przebi... O! Bardzo koleś stał, ale jak dostał dwie pestki ode mnie, to już uciekł. No i co robisz, człowieku? Co robisz? Jak jedziesz? Jak żyć, pani premier? Coś mi się wydaje, że dostaniemy w pierdziel. Oh my god, jakie to ma niecelne działo. Jeszcze kawu tam jest z tamtej strony. Nie widzę go, ale on mi tutaj nie powinien nic zrobić. To jest za górką. No i dupnął mnie, no. To jest charakterystyczne słowo, weszło jak w masło. Ja mam te narodowe dźwięki ustawione. Wiesz co? Mówią tak jak mówią. Ich nie mu. No, jeszcze jedna. No błagam! Dobra, dostał. Jak tam, panie? Chodź. A ty tam jesteś. Kurde, tu jest no. Cromwell jeszcze. Się obawiam, że on nas tu porobi. O, jeszcze mi celowniczego zabili, no to... Że działo niecelne, to jeszcze... Nie wiem, czy coś daje. Jedź tam, no... To nie zgiń.
Próbuję ci pomóc, ale nie wiem, czy mi się uda tu przedostać. Ja tu nawet... O Jezu, ten Kromel jest na full HP, serio? No. Nie trafiłem go ani razu. Ja trafiłem, ale on jak zwykle magicznie odbił moją... moją pestkę. Mi się wydaje, że to przegramy. No, może tak być. Ale nic, to jadę po Artę. Taką arcioszkę utłuc to zawsze miłe uczucie. Chyba, że jej nie znajdę. O, jest. Ryszki, szyszki. Skupiamy, skupiamy. Jej, udało się. Ale ten Cromwell tu gdzieś jest, o, po prawej. I zajedzie na mnie. Porobi mnie, nie mam szans. No niestety, niestety. Zdarza się nawet najlepszy. I czołg, fajny czołg całkiem. A nie jest tak najgorzej. Nie. Monster Play Games 1. Jakiś youtuber. Gdzie? Po naszej stronie był? Nie, po przeciwnej. Jak Panther 2. A, no jest. Jest, widzę. Depsuje mi się krzesło. No, to nieładnie. Ja mam stare, już dosyć stare i skrzypi. I zaczynam to ostatnio na mikrofonie zauważyłem na tym, co teraz nie używam, to od dzisiaj nie używam, to że zaczyna wyłapywać wszystko po prostu ten mikrofon. Jak stukłem myszką, jak na krześle szurałem, a wcześniej tego nie było. Idziemy na wycieczkę po Paryżu. No ja tej mapy kompletnie nie pamiętam. Na niej chyba rzadko grałem, rzadko mnie wrzucało na nią. Co? Masz prawo jej nie pamiętać, bo ona weszła chyba 2 miesiące temu. Aha, to tym bardziej. No. Ja może przesadziłem, ale w tym roku na pewno jakoś, ja wiem... No niedawno, jak wszedł... szwedzki czołg. To ile? To musiało być 2 albo 3 miesiące temu, nie pamiętam dokładnie. Jest jakaś podobna mapa do tego. No jest. Ruinberg chyba. To z tym mi się pojawiło pewnie. Crity się trefę! Czyli chuja ci zrobiłem! Ty mi za to przypieprzyłeś za 300. Idealnie. Isik dostał trójeczkę. Oh my god! Tak pięknie bokiem go miałem i tak pięknie się odbiłem od niego. Kurde. Teraz temu Isowi trzeba być. Porobiony. Oznacza, że myślę, że można podjechać do przodu. Na dole są jakieś dwa. O, podjedź. No, trafienie krytyczne, ale nie bez obrażeń. Bywa i tak.
Kurde, cofnąłby się jeszcze troszkę, a o. No pięknie trafiłem. Ach, się odbiło ode mnie. Coś. Niestety. Będę tu miał ciężko. Miał tam. Oj, przejeżdżaj śmiało pod tym mostem, bo oni tu u góry są. A wy się tam strzelacie. No bo widziałem tam ten niszczyciel. To jest niesamowite po prostu, że te niemieckie czołgi mają silnik z przodu. T-29 będę miał ciężko pokonać. Wal mu w ten. Dolną płytę. Nie po wieży, bo w wieży się nie wbijesz. No wiem. Rybek, no. Na strzał. Kodę tam kończ. Ach, teraz to już na bank padnę. To 69 hapsa mi zostało. No, od góry jadą. No i tam... Trzech chyba, czy czterech tam. O, jedzie po mnie ktoś. Jedzie, jedzie, ale się zacietrzewili. Jedzie dwóch po mnie. Jeszcze pestkę. Wepchałem jednemu. I kurde, dwóch na mnie rzuciło. Kiepsko to wygląda. Nie ukrywam, lekko przejebane tu mam. No masz, no a ci tam nie wiem co robią. O, padł jeden. Jeszcze jeden został. Uważaj po lewej stronie, uważaj. Najlepiej nie wyjeżdżaj spod tego mostu. Poczekaj, aż oni do ciebie przyjadą. Jedzie, odsiadł. No i pięknie. Także obydwóch nie ma z tego co widzę. Tylko ten niszczyciel został i Arta. No, niszczyciel już ładują. Arta, znając życie, będzie tu. Mówisz? No, tak mi się wydaje. Przeważnie tam Arta stoi. Walnie jeszcze może stać tu. Tam Isu już jedzie. W sumie wszyscy. O, jest. Tam gdzie mówiłeś za drugim razem. Za daleko się nie oddalił nawet. Tego. Jak się bitwa. To ładnie, teraz poszło ładnie. Przynajmniej po jednym fragu. Grana. No. I się robi kasa i ekstra.